Cześć, cześć, cześć! Spójrzcie, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Razem zbudujemy nowy domek dla lalki Barbie. Jest to dwupoziomowa rezydencja. Jest bardzo duży, spójrzcie na opakowanie. Wow! Niestety w zestawie nie ma lalki Barbie, dlatego wspólnie otworzymy sobie również... Ta-dam! Lalkę Barbie z serii Fashionista. No to zabieramy się za składanie. Fiu, 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 spójrzcie. W pudełku. Domek już był złożony. Prezentuje on się tak. Zabiera bardzo mało miejsca. Tutaj ma rączkę, dzięki której możemy go transportować gdziekolwiek chcemy. Teraz go rozłożymy. Tam! Oto nasz domek. Jest dwupoziomowy, ma również cztery pomieszczenia. Jest to łazienka, kuchnia, salon razem z jadalnią oraz sypialnia. A tak nasz domek prezentuje się na zewnątrz. Oj, jest śliczny, prawda? Od frontu znajduje się wejście. Są różowe drzwi oraz piękny obrazek kwiatków razem z krzesełkiem. A tutaj mamy obrazek okna oraz kolejne kwiatki, które dodają uroku naszemu domku, prawda? Na samej górze są okna oraz różowy dach. Pierwsze pomieszczenie po wejściu do domu to kuchnia. Jest cała różowa. No wiadomo, w końcu to domek Barbie. Jest duże okno. Jest również kuchenka oraz zlew z kranem. Poniżej mamy obrazek pysznego ciasta. Nium, nium. Są również pokrętła oraz szafeczka. Niestety nic z tego się nie otwiera ani nie rusza. Szkoda. Obok kuchni znajduje się salon razem z jadalnią. W tym miejscu jest telewizor. Jest na nim obrazek Barbie razem z jej siostrami. Oglądaliście ten film? Oczywiście, telewizor możemy przewrócić i mamy stolik do jedzenia. Ha, bardzo sprytne. Zaoszczędzi nam sporo miejsca. Ciach, 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 ciach. Z drugiej strony kuchni znajduje się łazienka. Jest cała niebieska, z różowymi elementami. Tutaj mamy prysznic oraz obrazek lustra razem z ręczniczkami i kwiatkami. Są również dwie półeczki na kosmetyki. Jest również umywalka z kranem oraz mydełkiem. Jest wieszak na ręczniczki oraz półka. Tutaj oczywiście mamy toaletę z otwieraną klapką. Jest oczywiście różowa. Jest również szafka z ręczniczkami. Oczywiście jest to obrazek. Mamy również wyższe piętro. Ale żeby wejść tak wysoko, musimy mieć oczywiście schody. No i są. Tutaj mamy obracane schody. Lalka może po nich wejść. I już jesteśmy na górze. Na samej górze mamy dodatkowy pokój i jest to sypialnia. Ale nie tylko, zaraz Wam pokażę czemu. Jest tutaj łóżko. Jednak to łóżko ma również drugą funkcję. Możemy je wykorzystać jako basen. Tam! Super, prawda? Można go wystawić i używać gdziekolwiek. Jednak w naszym domku brak nam wyposażenia. Musimy coś tutaj dołożyć, jakieś mebelki chyba, co? Tak, w zestawie są również akcesoria. Teraz umieścimy wszystkie nasze akcesoria w domku. Najpierw naklejki. Są bardzo kolorowe w stylu Barbie. Nakleimy je w kilka miejsc.
kuchni zostawimy garneczek, a teraz umeblujemy jadalnię. Krzesło, dwa zielone talerzyki. Tutaj mamy takie dziurki, w które możemy wkładać akcesoria, dzięki czemu nam nie spadną. Są również dwa drinki ze słodkami. I dwa widelczyki. W łazience powiesimy ręczniczek. Mydełko w takiej różowej, pięknej tubce oraz różową szczotkę. Teraz umeblujemy sypialnię. Mamy piękne różowe nakrycie. Jest również tablet dla Barbie, no ale jest coś pusty. Trzeba nakleić naklejkę. I ostatnia rzecz to zegarek w kształcie sowy. Trzeba również nakleić naklejkę z godziną. Cały domek mamy już wyposażony, ale brakuje nam najważniejszej bohaterki. Czas na opening Barbie! Oto nasza piękna lalka fasjonistka. Spójrzcie, wygląda przepięknie. Ma przepiękne doczepiane rzęsy. Blond włosy spięte. Jeansową kurteczkę. Naszyjnik. A pod spodem ma piękną sukienkę w kwiaty oraz paseczki. Spójrzcie, jest bardzo kloszowana. Z dodatkowych akcesoriów ma czerwoną torebkę, stylową, a na nogach ma czarne, płaskie buciki. No ale cóż, Barbie nie byłaby sobą, gdyby nie miała jeszcze drugiego kompletu butów na wysokich obcasach. W kolorze czerwonym idealnie pasują do jej torebki. No to chodź Barbie, oprowadzę Cię po domu. Jej, super! Będzie mi najwygodniej. Zostawiajcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście zobaczyć nową bajkę właśnie z tym domkiem. Piszcie w komentarzu, jak Wam się podoba domek i czy Wy macie jakiś domek dla Barbie. A jeśli tak, to jaki? Subskrybujcie również nasz kanał, ponieważ wkrótce pojawią się nowe odcinki z lalkami Barbie. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, pa! Piszcie, jeśli chcecie, żebyśmy otworzyli więcej zestawów z lalkami Barbie. Pa, pa!